Szmot Studio. Wakacje mają to do siebie, że nawet jeśli się zakończą, to wspomnienia z nich jeszcze długo przewijają się w naszych myślach czy rozmowach. Tak było w przypadku mojej wizyty na Porach Grunwaldu, o której chciałabym Wam teraz opowiedzieć. Nazywam się Natalia Kielak, a Wy oglądacie program Weekend z Grzmot Studio Audio Video. Grunwaldzkie pola odwiedziłam w minione wakacje, realizując w ten sposób swe dawne marzenie, by znaleźć się na miejscu jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. Przypomnę teraz nieco faktów o tej bitwie. Lipca 1410 roku naprzeciw siebie pod Grunwaldem stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda oraz wojska zakonu krzyżackiego, dowodzone przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Podczas gdy armia zakonna stała w upał na otwartym polu, Jagiełło, opóźniając starcie, kazał swym wojskom schronić się w lesie. Niecierpliwi krzyżacy chcieli sprowokować króla, przywożąc mu jako zachętę do walki dwa miecze. Ten miecze przyjął jako wróżbę przyszłego zwycięstwa, po czym rozkazał uderzyć lekkim wojskom litewskim na pozycję krzyżaków. Po godzinie walki skrzydło litewskie rzuciło się do ucieczki i mimo potężnego krzyku Witolda nie udało się go zatrzymać. Część wojsk krzyżackich rzuciła się w pogoń, ale pozostali zagrozili walczącym oddziałom polskim. Sytuację uratowały trzy pułki smoleńskie, które pozostały na placu boju i za cenę ogromnych strat dały czas polskim chorągwiom na przegrupowanie. Podczas jednej z nich krzyżacy powalili Marcina Zwrocimowic, który dzierżył sztandar chorągwi Wojska Polskiego. Mimo to Polacy nie rzucili się do ucieczki, a najsławniejsi rycerze zmobilizowali się. Śpiewanie po zdobyciu sztandaru przez krzyżaków Chrystus Zmartwychwstał okazało się przedwczesne. Król i dostojnicy państwowi nie od razu zdali sobie sprawę z ogromu zwycięstwa. Zdobyto wszystkie nieprzyjacielskie chorągwie. W bitwie grunwaldzkiej zginęło ponad 8 tysięcy rycerstwa krzyżackiego, w tym wielki mistrz i niemal cała starszyzna zakonna. Po stronie polskiej straty wyniosły około 6 tysięcy. Wiktoria grunwaldzka była sukcesem w skali taktycznej, a operacyjnie nie została jednak należycie wykorzystana. Podkreślić jednak trzeba, że cios zadany pod Grunwaldem spowodował, że zakon krzyżacki
już nigdy nie osiągnął dawnej świetności. Pola grunwaldzkie są niemym świadkiem lipcowej wiktorii wojsk króla Jagiełły. Przechadzając się po nich oraz odwiedzając też Galerię Sztuki Grunwaldzkiej, pomyślcie o tym, że u początków tego sukcesu leżą też wydarzenia, które zdarzyły się blisko Młodzieszyna. Mam na myśli choćby przeprawę wojsk polskich przez Wisłę w Czerwińsku. Cieszy mnie, że ponownie byliście z Grzmot Studia Audio Video. Kolejne produkcje są w trakcie. Do zobaczenia. Cześć. Grzmot TV.